Zaopatruje się dwóch. Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku pokażę wam, jak się robi i rozbudowuje wiedźmiński rynsztunek Gryfa. Od podstaw aż do poziomu arcymistrzowskiego. Spróbujemy sobie jakiś build fajny do niego dobrać i popatrzymy sobie, jak się robi, jakie korzyści płyną tutaj ze zbierania wszystkiego tego, co uda nam się znaleźć. No więc jesteśmy u Zdrawka, zaczynamy pracę. Witam, mam nadzieję, że sobie tutaj to pążę pominę i od razu zabieramy się do... Możesz coś dla mnie wykonać? Zabieramy się do wykonania przedmiotu. Proszę bardzo. Wszystkie części rynsztunku będziemy musieli wykonywać od tak zwanej, od części podstawowej, jaką stanowi miecz stalowy. Jako że gramy miecz stalowy, miecz srebrny i później wszystko dalej. Stopnie są wyższe, zaraz zobaczycie. Skąd ta nazwa legendarny? Jeśli gramy już na nowej grze plus, to wszystkie... Brzmija też. Wszystkie rynsztunki wiedźmińskich szkół dostają nazwę legendarny. Po tym możemy poznać, że gramy już na nowej grze plus. No to zabieramy się do dzieła. Legendarny miecz Gryfa. Następnym stopniem jest ulepszony. Miecz. Ulepszony legendarny stalowy. I tak jest z każdym niemal elementem rynsztunku. Mamy ulepszony. Następnym poziomem jest wyśmienity. I tutaj już się zaczyna problem, bo czegoś nie mamy. Nie mamy sztaby ciemnej stali. Możemy oczywiście ją kupić. Jedna sztuka kosztuje 136 koron. Ale my nie będziemy jej kupowali, tylko ją sobie zrobimy z tego właśnie, co udało nam się zebrać. To była... Potrzebowaliśmy czego? Jeszcze raz. Sztaba ciemnej stali, 136. Potrzebujemy dwóch sztuk. Wchodzimy sobie tutaj w tą zakładeczkę. Składnik rzemieślniczy i szukamy receptury przepisu na sztabę ciemnej stali. Tam ona kosztowała 136 koron. Zobaczmy, ile my tutaj zapłacimy za jej wyprodukowanie. 23 korony. Czyli robię dwie, bo są mi potrzebne. Czyli zapłaciłem 46 koron za nową musiałbym zapłacić 136, tylko że tutaj widzę coś mi się tutaj nie podoba, nie wiem co się dzieje. Instalowa. Mamy ulepszony. A, czyli teraz mamy zrobić wyśmienity. Szukamy sobie ten wyśmienity. Czyli brakuje nam jeszcze jednej sztaby ciemnej stali. Ok. Tak jak pokazuje, 136. Tam wykuliśmy dwie sztuki. Kujemy. Tam było 23 i 23. To jest 46 i 23. To jest 69, o ile dobrze liczę. Kujemy kolejną sztukę. Wykuliśmy trzy. I ledwo przekroczyliśmy połowę wartości tej sztaby tutaj. O ile w ogóle przekroczyliśmy? Przekroczyliśmy tam.
Tak mi się wydaje. Nigdy nie byłem dobry z matematyki, ale na oko widzę, że tam ile nam wyszło? 69 i 69. To jest 120, 138. No to troszkę przekroczyliśmy. Nie wiem, jak się pomyliłem, to sorry. Dobrze. Było 130, 69, 120, 138, dokładnie. 138, a tu jest 136. Grzegorz i matematyka, straszna. Czyli robimy sobie wyśmienite. Następnym stopniem jest mistrzowski. Legendarny, stalowy. Pilnujcie, żeby to słowo legendarny tutaj było, bo kiedy wcześniejsze wersje gry, w wcześniejszych wersjach gry te schematy się przenosiły i można było łatwo pomylić. Na przykład mistrzowski stalowy z mistrzowskim legendarnym i wtedy wychodziły jaja, no bo nie można było dalej sobie rozwijać rysunku na nowej grze plus, tego przypisanego pod nową grę plus. No ale okej, okay. Robimy mistrzowski. No i ostatni stopień, czyli arcymistrzowski. Tu wszystko mamy. Widzicie, wszystko jest zebrane. Tak, dlatego warto wszystko zbierać, bo to, czego się nie da wykorzystać tutaj w robieniu, to się da rozebrać na części lub spieniężyć. Arcymistrzowski stalowy gryf zrobiony. Tutaj macie po tej stronie kwotę, mniej więcej jaka przyrasta. Ja się starałem tutaj wyzerować kwotę uzdrawka, nie wiem jak mi się to udało. Na razie wydaliśmy u niego 12 tysięcy, zobaczymy co będzie dalej. Dobrze, broń stalową mamy wykonaną, teraz buty. Tutaj wszystko jest dokładnie tak samo. Zaczynamy od podstaw, legendarne buty. Ulepszone legendarne. Proszę bardzo, tutaj na razie idzie gładko. Wyśmienite. I zaczynają się schody, bo potrzebujemy czego? Sztaby meteorytowego srebra, która to sztaba kosztuje 287 koron. A jeśli my ją wykonamy z tego, co udało nam się tutaj znaleźć, szukamy sobie sztaba meteorytowego srebra, proszę bardzo, jest. Sztaba meteorytowego srebra. Cena gotowej 287. Cena tej, którą możemy wykonać, 49. Komentarz jest chyba zbędny. Widzicie, ile pieniędzy może wam przez zbieractwo, ile pieniędzy może wam zostać w kieszeni. Dlatego, no, jak pytacie, jakim cudem zarobiłem milion koron w Wiedźminie, no właśnie takim między innymi. Oczywiście tutaj nie ma, ale ja pokażę ten milion. No na razie jesteśmy w trakcie zarabiania. Mamy wyśmienite. Mistrzowskie. Co nam brakuje do mistrzowskich? Znowuż tej... I znowuż 287 w górę. 287 i 287 to by było 400... To byłoby 400, 500, ponad 500. Ponad 500 koron byśmy wydali. Już tutaj nie chcę się swoją koślawą matematyką popisywać, bo aż mi wstyd przed wami. 287, 287, 280, 280 to jest 500. To by było tak 560, 574. O ile dobrze liczę. Poprawcie mnie. Dobra, i znowuż robimy tą sztabkę meteorytowego srebra. Znowuż sobie tutaj zjeżdżamy. Zjeżdżamy, znajdujemy ją. Sztaba meteorytowego srebra, tak? Tak, zgadza się. A zrobimy sobie jeszcze jedną na zapas, proszę bardzo. Gryfa. Mistrzowskie.
Legendarne buty cechu gryfa. Pięknie. I oczywiście arcymistrzowskie. Myk. Buty mamy z głowy. Następnym elementem jest kuszanie. Kuszę ma tylko niedźwiadek i kotek. Na razie nie. Następnym elementem jest oczywiście miecz srebrny. I tutaj tak samo. Myk. Widzicie, jak to sobie fajnie można. Ulepszony, legendarny, srebrny miecz gryfa. Co nam brakuje? O, znowu tej nieszczęsnej sztaby meteorytowego srebra. No dobra, jedziemy. Mogłem zrobić tego więcej. Ja zrobię tego więcej może. O, by już później się nie wracać. Ulepszony, legendarny, srebrny. No i następnym poziomem jest wyśmienite. Proszę bardzo. Wyśmienite. Mistrzowski. To jest nudne aż do bólu. Gdzie jest ten mistrzowski? Czyżbym go pominął? No, tutaj jest. Mistrzowski, legendarny. I arcy. Czego nam brakuje do arcy? Sztaba wzbogaconego dwimerytu. Proszę Państwa, cena 2287 koron. Ale sobie zaśpiewali. No ale teraz zobaczymy, za ile my będziemy mogli wykonać taką sztabę, bo potrzebujemy dwóch. Sztaba wzbogaconego dwimerytu, proszę Państwa, jest stuprocentowo, praktycznie składniki mamy darmowe, bo ja się opieram na tym, co znalazłem. Sztaba wzbogaconego dwimerytu. Kupno 2287. Wykonanie 224. Myk. Myk. Czyli mamy dwie sztaby, to jest kwota 448, tak? A tam było ile? A tam było ile? 2000 coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. 284 on chciał za to, tak? 87. Zbierać, zbierać i jeszcze raz wszystko zbierać. A będziecie mieli kasę jak logo. Arcymistrzowski, legendarny. Wykonany. No, wydaliśmy już 27 tysięcy. 27,5 tysiąca przeszło. Ale jedziemy dalej, pancerz. Koszulkę mamy, czyli możemy jechać. O. Koszula 312. Leży tego, tych koszul od cholery, tylko wystarczy się schylić. Myk. Tutaj już mogą być schody, bo chociaż nie, gryf nie jest taki. Nie potrzebuje tyle dwimerytu, co bodajże mantikora czy niedźwiedź. Ulepszona, legendarna zbroja. Dobra. No to jedziemy, szukamy wyśmienitej. Co nam tu trzeba? O, proszę. To już jest wydatek. Dwimerytowa blacha. I to już będzie troszeczkę bardziej skomplikowanie. Wykonanie będzie bardziej skomplikowane, bo trzeba będzie przekuć. Blachę się przekuwa zwykle ze sztab. Tu może być drożej, ale nadal się opłaca. Sprawdźmy, czy możemy zrobić taką dwimerytową blachę, tak? Tutaj to się też nam później przyda, ale na razie robimy dwimerytową blachę. Sztaba dwimerytu mamy tego od cholery. Proszę bardzo. Darmo. 284. Na dwie blachy musimy zrobić cztery sztaby. Na dwie blachy idzie cztery sztaby. Mamy już blaszkę, wyśmienita, legendarna zbroja. Jest. No to lecimy do mistrzowskiej. I znowu niestety czegoś nam brakuje. Czego? Znowu ta blacha dwimerytowa. Dobra. Jedziemy sobie w dół. Blacha z dwimerytu. Proszę bardzo. Ile tam było? Trzy sztuki?
Jemy. Tniemy koszty, oj, tniemy koszty. Mistrzowska, legendarna zbroja cechu gryfa. Jest. Myk. No i została jeszcze arcy. I tu jest, i tutaj się teraz zaczynają schody, bo to jest już naprawdę droga. Droga rzecz, blacha ze wzbogaconego dwimerytu. 4,5 tysiąca przeszło. Czy możemy ją wykonać? Czy możemy ją wykonać? Nie, a czego potrzeba do niej? Sztaby. Dwóch sztab, czyli potrzebujemy czterech sztab z wzbogaconego dwimerytu. Koszt jednej, tutaj będzie 248, no gdzieś tak, 400, gdzieś tak około 900 to będzie kosztowało. 2, 3, 4. To sobie przemnożyć przez 4 i zobaczycie, że wyjdzie wam znacznie taniej. I możemy już kuć blachę ze wzbogaconego. To się zamknie nawet nie w całych 2000, nawet mniej będzie wykonanie tego. A blaszka jedna, a potrzebowaliśmy dwóch, kosztuje 4,5 tysiąca. Dlatego właśnie tak się opłaca zbieractwo. Krytykom zbieractwa chcę to właśnie pokazać. Ich rzecz, ich gra. Lubią płacić ciężkie pieniądze, proszę bardzo. Nie chcę im się zbierać, ja nie widzę w tym nic. Ani ciężkiego, ani uwłaczającego. Rękawice. Tutaj się znowu już wszystko powtarza. Ulepszone. Wyśmienite. O, tutaj idzie ładnie. No, ale tak znając życie, to na mistrzowskich już możemy polec. A nie. Proszę bardzo. Nie jest źle. No to na arcy może chociaż polegniemy. Ha! Wykrakałem. Sztaba wzbogaconego dwimerytu. Koszt 2000. Jedną chcieli. Koszt wykonania 224. Wszystko znalezione. Myk. Rękawice zrobione. Kwota, ile myśmy tam mieli? 43 bodajże tysiące. Dobra, zostały nam już tylko portki. No ile mnie pamięć nie myli. Lecimy ze spodenkami. Teraz... Dwa. Trzy. Jak to szybciutko leci? 4. No może chociaż na arcymistrzowskich polegniemy. Mam nadzieję. Arcymistrzowskie. Czego nam tu brakuje? Znowuż ta blacha ze wzbogaconego dwimerytu, czyli dwa razy sztaba. 224, 448. 448. 448 i 448 to będzie 896. Jakoś tak mi wyszło. Nie wiem, ja się chyba kompromituję tą moją matematyką, bo coś za szybko policzyłem. No ale mamy blaszkę. Ja tam mówiłem 986, tak? 986 wykonanie blaszki, a zakup... O! Pięknie. Piękna cena, piękna różnica. I robimy. Czyli w tym momencie chyba zrobiliśmy sobie całego arcygryfa.
I zostawiliśmy u Zdrawka 44 tysiące. No sprawdźmy, jak my tutaj to wykonaliśmy. Arcyzbroja jest, pancerz, arcybuty są, arcyportki są, arcyrękawice są, arcymiecz i drugi arcymiecz jest. I teraz tak, mamy tutaj u gościa 44 tysiące zostawiliśmy, ale chcemy to odzyskać jak? No właśnie tak. Przed nagraniem filmu przepakowałem sobie z kufra w Corvo Bianco, który tam stoi, trochę rzeczy, które uzbierałem wcześniej. I teraz zobaczymy, ile z tego da się sprzedać, żeby odzyskać tutaj te pieniążki. I odzyskujemy pieniążki. To są raczej no, najgorsza broń, jaką można zebrać, ale patrzcie, co się dzieje. Patrzcie na licznik kasy. Ładnie idzie, nie? Widzicie, ile już odzyskaliśmy? No to była tylko część tego szajsu, który ja tam trzymam w kufrze. A jeszcze dołożymy te dwa. Ten i ten. Proszę bardzo. Mieliśmy 44, mamy 18. Ponad połowę pieniążków odzyskaliśmy. Ponad połowę pieniążków wróciło do nas. Teraz gdybym wrócił do Corvo Bianco, jeszcze tam dopompował, byłoby więcej. Patrzymy, co nam mniej więcej trzeba. I dlaczego ja kupię to tutaj? Dlatego, że zostawiając pieniądze, bo zaraz pojedziemy do zaklinacza słów. Zaklinacz słów ma kiepskie ceny. Nie chcę u niego za dużo kasy zostawiać, a będzie mi jeszcze trochę rzeczy potrzebne. Więc wykonam sobie tutaj u niego większe glify Quen. Wchodzimy sobie w ulepszenie. Schematy można sobie kupić bez problemu. Potrzebujemy większego glifu Quen. No tak gdzieś ze 2-3 sztuki. Raz, dwa, trzy. Wykonanie glifu 401. Ile kosztuje glif, później pokażę. No i chyba wszystko. Dobra. Mamy tu 19 tysięcy. Później sobie od niego odbierzemy. Bywa. Dobra. Powodzenia na szlaku. Nie na sprawy morderstw! Myk. Każdy obywatel naszego miasta jest zobowiązany udzielić pomocy. Teraz lecimy. Nie, teraz to sobie zażyjemy odwary wreszcie. Żeby później już sprawdzić sobie tą zbroję. Już w pełni uaktywnionym buildem pod alchemię. I teraz który? Będziemy walczyć? Będziemy. Więc może Doppler albo sukup. Może być sukup. Odwary są zażyte, wszystko jest. Możemy lecieć. Będziemy dalej dopakowywać sobie. Dalej dopakowywać sobie rynsztunek. W tym celu udamy się do zaklinacza słów, którego można spotkać w... Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do dodatku serca. Potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Elfi Wiedzący postanowił odciąć króla Dzikiego Gonu od wsparcia w jego własnym królestwie. Wraz z Geraltem wyruszył na wyprawę przez inne światy, do miasta Tir Nalia, gdzie urzędował Gels, namiestnik Eredina. Gels był lojalnym zwolennikiem poprzedniego władcy ludu Olch. Gdy dowiedział się, że Eredin dopuścił się królobójstwa,
obiecał pomóc w pokonaniu uzurpatora. No, to jesteśmy już tam, gdzie być powinniśmy. Idziemy teraz nadal dopakowywać sobie naszego arcygryfa. Chwalmy wciąż trwające dzieło stworzenia. Chwalmy. Ale ja tutaj nie do... na chwalenie przyszedłem. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Zaczynamy sprawę. Dobrze. Tutaj mam tego swojego kotka, którego mam ubranego. Ale my się zastanówmy nad czymś innym. Bo gryf jest troszkę inny od kota. Na początku właściwie powinniśmy zacząć nie tyle od wizyty. Bywaj. Tutaj co? Od takiej pobieżnej oceny samego rynsztunku. Spójrzmy sobie teraz na tego gryfa. Mamy go tu całego. Przede wszystkim jak będziemy robić rynsztunek, to zwracamy uwagę na dwie rzeczy. Na premię arcyrynsztunku. Tutaj te premie 3 i 6. To znaczy, że pierwsza premia aktywuje się, gdy ma się na sobie przynajmniej 3 elementy z rynsztunku gryfa, a druga jak się ma na sobie 6 elementów. Czyli widzimy, że tutaj typowo ten rynsztunek jest pod magią. I ma premię do znaku Irden. Czyli teraz tak, jeśli będziemy sobie tutaj wrzucać w niego w jakieś tutaj, w te sloty, jeśli będziemy sobie wrzucać jakieś glify, to dobrze by było, żeby był to glif Irden. Zaraz to sobie ubierzemy i będzie to lepiej widać. Oczywiście przy sprzedawaniu, bo zapomniałem powiedzieć, dobrze jest mieć to trofeum. To się zdobywa w sercach z kamienia. W czasie misji hulaj dusza, czyli tam na weselu ganiamy sobie świnki, tylko nie możemy je zapędzać do zagrody Ardem. Musimy zagonić je sami. Bez użycia magii. Metodą konfesjonalną, jakby to powiedział jeden z krasnoludów, który to powiedział. Jarpen Zigrin. Dobra. W każdym razie tu mamy mniej więcej oceniany rynsztunek mamy i teraz będziemy się zastanawiali, co tutaj zaklinać. Bo to właśnie przyszliśmy. Chwalmy wciąż trwające dzieło stworzenia. Okej. Zaklinamy rynsztunek. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Czyli tak, ten stalowy, gryf, on jest, jeśli widzieliście, pod względem szermierki on jest obojętny, ja zaraz to wszystko pokażę. Dlatego ja bym tutaj zrobił coś takiego, jak mam w kotku. Czyli pod stal zaklął sobie przecięcie. Bo tam ten build pod szermierkę, ja go nie będę praktycznie z kota zmieniał. Ale co nam brakuje do przecięcia? Brakuje nam kamienia runicznego Perun. Teraz tak, możemy kamień runiczny Perun kupić. To powinien być taki z błyskawicą. Bo Perun był chyba bogiem piorunów czy czegoś tam. No właśnie. Kamień runiczny Perun kosztuje 557. Albo możemy sobie ten kamień zrobić. Tutaj mamy schematy. Szukamy sobie schematu na kamień, nie na pomniejszy, tylko na Sfaruk, kamień runiczny Veles, Perun. Proszę bardzo, kupujemy sobie taki schemacik. Wchodzimy sobie w zakładkę rzemiosło. Myk. I on już tutaj, ten schemacik powinien być. Kamień runiczny Perun, proszę bardzo. Cena wykonania 97 kor. Myk. Ale skąd mamy pomniejsze? Zebraliśmy. Skąd mam pomniejsze? Zebrałem. Przeszukiwałem wszystko, co się da. Dlatego teraz tyle kasy zostaje przy mnie. Dobra, kamyczek już mamy. Arcymistrzowski, stalowy. Stal, stalowy, bo mi to jest potrzebne, zwłaszcza w walce z jakimiś tam wilkami, czy z ludźmi, nie? Przecięcie. Co nam daje przecięcie? Proszę bardzo. Zwiększa zasięg umiejętności młynek o 1,1 metra. Oraz umiejętności rozpłatanie o 1, prawie o 2 metry.
Młynek to jest zdolność stylu szybkiego, rozpłatanie stylu silnego. Ja to później wam pokażę. Myk. Pierwsze słowo zaklęte. Arcymistrzowski. Ja tutaj zawsze zaklinam utrwalenie w srebrnym. Bo to jest moim zdaniem bardzo fajna umiejętność. Czyli te wszystkie premie, które mamy ze stołów płatnerskich, kół szlifierskich, mamy na stałe. Czyli jeszcze podbicie pancerza i podbicie miecze. Meg zaklinamy. Arcymistrzowski. I tutaj ja we wszystkich polecam to słowo tarcza. Ono się naprawdę świetnie sprawdza. Jest super, ale czego nam brakuje? Glifu odparcia. Glify takie, te specjalne, one bywają drogie. Glif odparcia kosztuje ile? 1210 za sztukę. Ale my nie będziemy za to płacić. Musimy sobie kupić tak, bo o ile dobrze pamiętam, to się robi z pomniejszych glifów odparcia. Czyli musimy sobie kupić schemat na pomniejszy glif odparcia i tą średni poziom tego glifu odparcia. Tak jest, czyli mamy już schemaciki, idziemy je robić. Glif kosztuje, glif odparcia, cena 1210. Mógłbym sobie go kupić, stać mi na to, a co? Ale po co? I teraz tak, glif odparcia nie możemy zrobić, bo brakuje nam czego? Dwóch pomniejszych. A z czego zrobimy dwa pomniejsze? Z tych rzeczy. To i to można znaleźć, to też można znaleźć lub kupić. Ale i tak wychodzi taniej. Robimy sobie dwa pomniejsze za 106. To jest 212. Mówię, cały czas jest darmowa. 212 plus 211 to mamy 413 cena. 413 w sklepie cena. Proszę bardzo. 2010. I później się pytacie, jakim cudem się oszczędza i zarabia tyle pieniędzy. No właśnie, między innymi tak. Teraz tu sobie odznaczamy tą arcymistrzowską, to w co chcemy zakląć słowo, a później odznaczamy sobie odpowiednie słowo i wciskamy E. Gotowe. To jest wszystko. Dobrze, teraz sobie ten schemacik ubierzemy. Ten rysztunek sobie teraz ubierzemy. Menu. Ekwipunek, bo mam tutaj skróty porobione i zakładamy sobie. Tak, to może ja to szybciej zrobię. I już mamy założonego całego gryfa. Kusza kota zostaje. No, w zasadzie kusza nie jest żadnym tam elementem liczonym do premii. No po prostu jest. Dobrze, mamy już pełny. Widzicie, to się teraz podświetliło wszystko. Te premie się podświetliły wszystkie na zielono. A jeśli na przykład odejmiemy sobie jeden mieczek, to będziemy mieli tylko pierwszą premię. Dlatego tak ważne jest kompletowanie tutaj tych wszystkich. Zaraz, gdzie on mi tutaj uciekł? Tych wszystkich. Proszę bardzo, teraz jest już 6. I teraz tak, zastanówmy się nad gryfem. Jak powiedziałem, gryf należy... Nie powiedziałem, zaraz powiem. Cały ten rysztunek, cała zbroja należy do grupy średnich pancerzy. O co tutaj chodzi? W zakładce postać w zdolnościach mamy dopakowania do trzech podstawowych, do trzech wag, prawda, zbroi. Ogólnie w Wiedźminie trzecim. Techniki szkoły kota, to dopakowanie idzie pod wszystkie zbroje lekkie, nie tylko pod kota. Wszystkie zbroje, które są lekkie. Gryf to jest średnia zbroja. I ją tutaj sobie właśnie umieszczamy, bo będziemy robić pod gryfa. Jak widzicie, że tutaj średnie dodaje przede wszystkim do magii lub tego, co wykorzystujemy do magii, czyli do wytrzymałości. No i jest jeszcze niedźwiadek, który
reprezentuje styl, reprezentuje zbroje ciężkie i prawda, i tutaj on już idzie w styl silny i maksymalną żywotność. Dlaczego maksymalną żywotność? Moim zdaniem dlatego, że wykonanie silnego ciosu, no jednak zabiera trochę czasu i w tym czasie możemy być trafieni, dlatego tam są dopakowania do Quen w Niedźwiedziu i do maksymalnej żywotności, ale o tym powiem kiedy indziej. Tutaj w zasadzie mieliśmy zaklęte słowo przecięcie, prawda? Ja je zakląłem w miecz stalowy. Teraz tak, potrzebne nam są dlatego dwie umieszczone i będzie to tylko działać, jeśli my umieścimy te zdolności, czy też umiejętności w drzewku postaci, w naszym buildzie. Czyli młynek, który reprezentuje styl szybki, i rozpłatanie, które reprezentuje styl silny. I wtedy to będzie dopiero razem nam ładnie działać. Tutaj to jest dowolne. Możemy sobie wrzucić smakosza. Będziemy walczyć z ludźmi. Możemy sobie zrzucić coś takiego, zatrute ostrze i tak dalej, i tak dalej. Jako że gryf posługuje się głównie magią, to ja bym wrzucił sobie to. Jak eliksiry, to eliksiry pijemy jak najwięcej. Będziemy się tym posiłkować. Dobra. Wracamy sobie do ekwipunku. Teraz się zastanówmy, co wrzucić tutaj. A no, jak mieliśmy dopalenie do Irden, no to sobie po jednym rzucamy Irden. Dobrze by było jeszcze, żeby ten gryf nas dobrze chronił, a jeśli mamy już słowo tarcza, które nam aktywuje Quen, i całkiem nieźle rozwinięty Quen. Tutaj z jakimś Ardem. Możemy to sobie wymienić na coś innego. Niech będzie ten Ard. Ja bym to wymienił chętnie na tą na przykład tutaj zdolność, na Irden. Ewentualnie to. Lub to nawet rozwinął, ale już mi się nie chce tutaj buildu zmieniać. Można by było to zrobić, ale mniejsza. W każdym razie wracamy. Tutaj już Irden mamy powrzucany i następną, jakim bym wrzucił tutaj wzmocnieniem, jest większy glif. Quen. No moglibyśmy jeden tam akcji wrzucić przy walce z tarczownikami, ale nie wiem, czy nam to tak naprawdę będzie potrzebne. Czyli mamy już w zasadzie cały ekwipunek, znaczy całego gryfa mamy już w zasadzie dopakowanego, tak jakbym ja to chciał zrobić. Teraz pójdziemy sobie wykonać jakąś misję. Ja się do tej misji już zawczasu przygotuję. Aha, jeszcze wam pokażę, jak ten gryfik teraz będzie wyglądał z tym wszystkim. Pod alchemię. Trochę zwiększyłem mu moc, znaczy zadawane obrażenia mieczami. Pancerz to ma chyba, one mają chyba wszystkie te koty, gryfy mają chyba wszystkie na tym poziomie. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Żywotność, tu się to się zwiększa, jeśli chodzi, są różnice na przykład pomiędzy niedźwiedziem a resztą. I gryf, magia, czyli ta moc znaków z buildem pod alchemii jest spora. Tego, jak gramy gryfami, musimy się dobrze nauczyć. Dobrze by było właśnie sobie powzmacniać te znaki. Widzimy, jak jest. I weźmiemy sobie... Zapiszę sobie tutaj... O, co jest? O, stan gry sobie zapiszę. I weźmiemy sobie... Nie, no nie będziemy na piechotę chyba szli. No, gdzie jest moja podwózka? Chodź tutaj, gdzieś ty się zgubiła. Łotka, co ty tam robisz? No to się przejedziemy, bo zadanie jest całkiem niedaleko, które możemy wykonać. O, tu już za mostkiem. Parkujemy sobie płotkę. I tu już widzimy
burza, psia krew. O! Już widzimy, już możemy zaczynać zadanie. Czyli jest to, co jest. Teraz sobie próbujemy to zadanko, przeklęta kaplica. I tutaj musimy być przygotowani, bo tutaj zaraz na nas mogą wyskoczyć upiory. Niekoniecznie wyskoczą, ale mogą wyskoczyć. Rzucamy sobie znak Irden i będziemy spróbować z nimi walczyć tutaj. Jak widzimy, tutaj ten młynek nie jest taki skuteczny, jak dajmy na to w kocie, ale walczymy w kręgu Irden, który jednak tam nam nasze szanse trochę zwiększy. Podregenerujemy się. Idziemy szukać dalej. Zbieramy sobie wszystko, zbieramy, jeszcze raz zbieramy. To im więcej zbierzemy, tym później mniej zapłacimy za różne rzeczy. Widzieliście, udało mi się stargować do 44 bodajże tysięcy. Wcześniej kiedyś zapłaciłem blisko 50. No, coś mi tu jeszcze brakuje. O, jest. Mutageny, esencje. To wszystko da się wykorzystać, rozebrać lub sprzedać. Wszystko. Tak, i schodzimy sobie. My sobie jeszcze może podbijemy moc znaków. Bo możemy. To jest bodajże, eliksir się nazywa filtr Petriego, o ile mnie pamięć nie myli. Może mnie mylić. Starzeję się, stary już jestem. Czarna krew. Nie, zaraz idziemy, tu mamy ten filtr Petriego. To jest wilga. O! Chyba jednak jeszcze nie jest u mnie z pamięcią tak źle. No to łykamy sobie ten eliksir, wchodzimy. Tutaj będziemy walczyć z... Dobra, my sobie rzucać tych znaków. Musimy biec do tej, gdzie jest ta kolejna, bo ona jej regeneruje. Bo ona regeneruje tej południcy. No, co jest? Muszę przyznać, że ta południca jest niezła. I zwiększamy sobie tutaj nawet i znowuż musimy te zabijać, bo one regenerują. Regenerują jej tutaj. No, gryf nigdy nie będzie moim ulubionym rysunkiem, ale jak widzicie, jakoś tutaj się da tym grać. Ja tutaj tylko dokończę sobie to zadanie. Przeczytamy tak na szybko, może nie tyle przeczytamy, co przejrzymy sobie ten list Ciesława. Ciechosława. Ciesława. Ciechosława. O, czyli trochę dał. No trochę mu się w życiu nie powiodło, no. Chodźmy już tu w szczegóły. Zawsze przeszukujemy. Przeszukujemy. Proszę bardzo, złoty pierścionek znalazłem. Widzicie, tutaj ten krąg Irden, on się nadal trzyma. Czyli jest chyba dłużej niż taki zwykły krąg. O, dalej tu jest. No. O, tutaj mieliśmy coś, ale nie chce mi się tego cosia szukać. Dobrze, teraz spróbujemy, jak to będzie z ludźmi i z innymi potworami, jak to będzie wyglądało, ta nasza walka.
w tym celu to ja sobie zmienię troszkę naszą tutaj miejsce, w którym polujemy. Podjadę sobie do znaku. O. Przeniesiemy się. No już chyba nawet wiem gdzie. Zostawiłem kilka potworów. Zamek Drachim. O, tu jest. Tu są gniazda jakichś insektoidów. Endriak chyba. A przy zamku Drachim się zawsze jacyś bandyci kręcą, także tam też będziemy mogli to wszystko przetestować. No poszukajmy tych bandytów. Oni tu zawsze są. O, proszę. Znak art. Bardzo, bardzo mocny. Jak widzicie, w walce wręcz też się nieźle sprawdza. Chociaż nie pokazałem wam jeszcze znaku, jak świetnie działa znak Igni. No nie mam go tu wzmocnionego. Ale z gryfem znak Igni działa naprawdę dobrze. Ja już może tutaj nie będę... O, jedzie jeszcze jeden. No to może teraz spróbujemy znak Art. O, jako że mamy już zmierzch, to ja mogę sobie jeszcze bardziej tego gryfa podpompować. O, w ten sposób. No, spróbujemy go najpierw strącić z konia. Tego naszego bandytę. Będzie teraz, powinien na nas szarżować. Dobra, już leży. I teraz znak Igni. Nawet niewzmocniony. Widzicie, szermierka też sobie daje radę. Build pod alchemię to jest takie, moim zdaniem, uniwersalne rozwiązanie. Tutaj mamy akurat art, więc ja tam... Coś tu chodzi, coś tu jest. Coś tu jest. Nie dajesz mi wyboru. No tak, masz przejebane, a uciekasz. On będzie na nas teraz szarżował. O, właśnie. I jeden piękny cios. Wszystko to mamy ładnie powzmacniane. Dobrze, to ja sobie teraz pozbieram to, co oni upuścili. I spróbujemy coś innego. Jakie śliczne koniki, a ja nie chcę tutaj płotki fatygować. O! Już myślałem, że akcji trzeba, ale nie. A to na dzikie trzeba akcji. No tak, racja. To są już ujeżdżone. Dobra, to jedziemy teraz trochę się pobawić z tymi insektoidami. Zaraz, ja sobie tylko jeszcze tutaj olej odpowiedni wrzucę. Odpocznij. Puszczyk działa świetnie, po zachodzie słońca działa praktycznie nieprzerwanie. Tak, wzmocnijmy się tutaj magią. Jak eliksiry, to eliksiry. I co się dzieje, jak taka Endriaga jest w kręgu Irden? Pada praktycznie natychmiastowo. Coś tu jeszcze? Jeśli chcę się pozbyć Endriag, muszę to wysadzić w powietrze. No i widzicie, no tak to działa. To jest cały... Ach. Trochę... No, ciekawe, czy ona wróci tu do mnie? Tak, tylko tu jest jedno ograniczenie. No musimy walczyć w tym kręgu, prawda? Zaraz. Gdzie jest? Tutaj jeszcze coś powinno być. O, właśnie. I tu jest jeszcze jedna. Przetestujmy sobie troszeczkę te... O.
Czy ona sobie poszła, nie lubi nas, ale my ją lubimy. Chciałem zagaić rozmowę. O! No chodź tu. Widzicie, jak ten krąg Irden się długo trzyma? Można sobie spokojnie inne znaki rzucać. O! Można sobie spokojnie inne znaki rzucać. To jest właśnie siła gryfa. Magia, magia i jeszcze raz magia. Praktycznie jeśli chodzi o żywotność. Jak widzicie, można tym walczyć. Trzeba sobie tylko wypracować odpowiednią technikę walki. Jeśli chce się pozbyć Endriak, a, bo tutaj zaczepiłem. O. Ej, no zaraz nam tu pewnie powinna... Pewnie jeszcze jedna wyskoczyć, albo i nie, zobaczymy. Nie, tym razem nie. Tak, to co zebraliśmy z wysadzonych gniazd... To znaczy, w wysadzonych gniazdach, pamiętacie, też można coś zebrać. Nie odpuszczajcie tego, bo tam też coś jest. O, byleby się za daleko od nich. Proszę bardzo, nie oddalić. No i chyba w sumie to ode mnie jest tyle. Dziękuję wam za uwagę. I do zobaczenia, do usłyszenia, do pogadania. Bywajcie.